Uprawianie zawodowo sportu to ciężki kawałek chleba, wiele wyrzeczeń i poświęceń, jednak przynosi wiele korzyści. Czystym na to przykładem jest Małgorzata Glinka-Mogentale. Polska siatkarka, była reprezentantka Polski, dwukrotna mistrzyni Europy. Początki były takie, że ja uprawiałam bardzo dużo sportów. To nie była tylko siatkówka, ale generalnie skok z wyż, rzut kulą, skakałam przez płotki. Generalnie byłam bardzo wszechstronna i praktycznie całe życie spędzałam, cały czas wolny spędzałam na podwórku. Siatkarka swoją karierę rozpoczęła w warszawskiej Skrze, a już po roku treningów została uznana za najlepszą zawodniczkę w Mistrzostwach Nadziei Olimpijskich. Mimo że swoją karierę sportową zakończyła 5 lat temu, to na dobre z siatkówką się nie rozstała. Założyłam Fundację Małgorzaty Glinki. Jest to akademia, która współpracuje z 20 miastami w Polsce całej. Samorządami i generalnie ja się staram o środki i o lepsze warunki dla dzieci, żeby miały w rozwoju takim sportowym, mentalnym. Praktycznie naszym celem jest zaszczepienie sportu dzieciom. Na zaproszenie Akademii Volley Stars Małgorzata Glinka spotkała się z uczniami ostrowieckich szkół po to, aby zachęcić młodzież m.in. do uprawiania sportu. Chcieliśmy zrobić coś fajnego dla Ostrowca, dla dzieciaków. Chcielibyśmy promować sport przede wszystkim, aktywność fizyczną. I Gosia jest naszym pomysłem na to, żeby przeciwdziałać patologiom społecznym, które, no nie oszukujmy się, ale w dzisiejszym świecie jest ich bardzo dużo. Akademia Volley Stars powstała z miłości do siatkówki. Młodzi adepci zdobywają umiejętności pod czujnym okiem profesjonalistów, byłych siatkarek KSZO Ostrowiec. Wówczas zespół grał w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ciężko jest usiąść, zawiesić buty gdzieś tam na kołek i siedzieć tylko w domu, oglądać telewizję. Jeżeli pasję ma się w sercu, taka jest prawda. Jeżeli ta pasja jest, to chce się robić coś więcej. I myślę, że wiele osób ze świata sportu powinno tak robić, bo dzieci i młodzież to przyszłość naszego świata tak naprawdę i warto w nich inwestować. Volley Stars to nie jest zwykła akademia siatkarska. Trenerzy podchodzą do swojej pracy z pewną misją. Uczę dzieci grać w siatkówkę, ale nie tylko. Uczę ich szacunku, dyscypliny przede wszystkim, bo sama zaczynając przygodę z siatkówką właśnie tych rzeczy się nauczyłam i dzisiaj za to wszystko jestem bardzo, bardzo wdzięczna w dorosłym życiu. Sport łączy i pomaga w wielu aspektach życia. Wszechstronnie rozwija młodego człowieka i procentuje w jego dorosłym życiu. Przede wszystkim jest niesamowita moc nawiązywania znajomości, przyjaźni na wiele, wiele lat. Z Gosią nie miałyśmy kontaktu, Glinką, praktycznie przez 10 lat prawie. I wystarczył jeden telefon tak naprawdę do niej i bez problemu się zgodziła, przypomniała sobie czasy, kiedy razem odbijałyśmy i mówię, to jest takie fajne wspomnienie na całe życie. Wizyta Małgorzaty Glinki-Mogentale w Ostrowcu Świętokrzyskim to wielkie wydarzenie dla miłośników siatkówki i niebywałe przeżycie dla młodych adeptów tego sportu. Dodatkowo podopieczni Akademii Volley Stars mieli okazję wziąć udział w treningu prowadzonym przez Małgorzatę Glinkę.